Hej, hej, jak się macie? Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku i no, po prostu dzisiaj się tak spotykamy, żeby obejrzeć sobie kolejny fanfilm, ponieważ wasz odzew na moją prośbę, żebyście podsyłali fajne fanfilmy do obejrzenia pod filmem poprzednim, który sobie oglądaliśmy razem, no był bardzo duży i bardzo dużo tych linków podesłaliście i to jest jeden z tych linków, z tych filmów, które podesłaliście. Ja go nie widziałem, wbrew pozorom, bo tamten o Vaderze to potem mi przypomnieliście, że go oglądałem kiedyś, oczywiście tam z rok temu albo z półtora roku temu i po prostu nie pamiętałem o tym. Natomiast no, tego wydaje mi się, że nie widziałem, nie przypominam sobie tak po tytule. Sprawdziłem parę klatek, czy jakby dźwięk działa, jak to wygląda. Natomiast no, nie widziałem. Film ma 11 minut 54 sekundy, czyli prawie 12 minut. Tytuł ma Dark Legacy, czyli Mroczne Dziedzictwo i no oczywiście link do tego filmu będzie w opisie mojego filmu pod spodem. No a my sobie już przeskoczymy i będziemy oglądać film. Oczywiście jak zwykle postaram się powstrzymać przed komentarzami w trakcie, natomiast no myślę, że mi się to nie uda tak dokumentnie, więc no musicie się z tym pogodzić, że niestety jako na filmach gada. Kiepsko się ze mną do kina chodzi, tak by the way. Dobra, no to oglądamy i co? No i jedziemy z koksem. Komentarz mój, co sądzę o filmie na koniec. Trening kończy się, jest zakończony tylko wtedy, kiedy zginął albo mistrz, albo uczeń. No to ładne. Tylko te lens flary takie trochę w stylu J.J. Abramsa. J.J. Abrams mocno. Mroczna planeta Sithów. Wy też to tak ciemno widzicie? Tak jakby niewiele widać na tym fanfilmie. Wow, po lewej wielka głowa Snowka. Da fuk? Kia Rasha, Saikratsuli Maritor. Are you ready for your final lesson? They say the strongest hearts are made of kyber. One is very fortunate to have. Po lewej ta głowa to jest jakiś pomnik? This one belonged to your brother. To live on. As an instrument of the force. Mroczne to takie trochę. Curious creatures. They're almost all that remains of this place. They are... Serio ma być jakieś serce czy coś. Trochę obrzydliwe, nie? From the day I found you, I knew you were special, Kia. The Force is strong in the lineage of the Jedi, after all. But you could be so much more. What will your legacy be? Will you become my greatest achievement? Or will you live on in another way? To ten mroczny gość w masce to jest w końcu Jedi czy Sith?
używa, jakby wygląda mi na Sitha, nie? Ale ma zielony miecz świetlny, nieskrwawiony, więc... For light to exist, there must also be darkness. Peace is a lie. There is only passion. Through passion, I gain strength. Nie, no Sith. Recytuję kodeks Sithów. Strength, I gain power. Through power, I gain victory. Through victory, my chains are broken. The Force shall free me. Zwróćcie uwagę na te kolorowe iskierki, które lecą z miecza niby. Ciemno. Ty, w trąbkę misia. Z taką prędkością to by jej odrąbał rękę. Ale ich wszystkich rozrąbię.
A co to za bzydal? Nario sinasia, frende. Czyni asi esk. Kata mosz. Mi zniknął. Przez sitowie nie znikają. To jest chyba niekanoniczne. Teraz to się cykam. Ale słuchajcie, to było dobre. W sensie wizualnie ten film był rewelacyjny. Znaczy widać oczywiście pewną, nie wiem, taniość tych efektów komputerowych. Nie? No bo wiadomo, pewnie powstały na jednym komputerze, więc tutaj absolutnie nie ma się co do czego przyczepić. Natomiast wow. To granie czernią, nie? To, że większa część tego filmu wygląda tak, jakby była oświetlana tylko przy pomocy mieczy świetlnych, nie? Rewelacja. To, że tam ktoś się trochę z tymi mieczami świetlnymi postarał, to znaczy nie zrobił tylko takie jak w filmie, nie? Tylko tam one falują, świecą jakoś inaczej, przy jakby bitwie na te miecze jakieś tam z nich lecą jakieś, nie wiem, takie ala iskry korolowe. Kolorowe, no to wygląda to naprawdę fajnie. Tam oczywiście do fabuły, no, do kanoniczności, no to wiadomo, dlaczego niby takie sitowskie podejście, a ciało zniknęło, a ten, no to oczywiście możemy się czepiać, ale to nie ma sensu, no bo tu chodziło tylko o wizualną stronę tego pojedynku. Pewnie autor chciał pokazać, że tak powiem można, nie? Wizualnie zrobić pewne rzeczy, pokazać pewne rzeczy i to jest bezapelacyjnie, to mu się udało, bo wygląda to rewelacyjnie, także wow, jest to jeden, powiem wam, w czołówce moich ulubionych, znaczy może nie tyle ulubionych, bo ulubiony to insynuuje to, że będę go oglądał w kółko i w kółko, a to jakby niekoniecznie się nadaje do oglądania w kółko i w kółko, w każdym razie jest to jeden z na mojej liście lepszych takich fan filmów Star Warsowych, który jest prosty, tak? Bo tutaj nie tworzono jakiejś mega zawiłej historii, tak? No po prostu autor chciał pokazać pojedynek na miecze świetlne, dopisał do tego jakąś tam na kolanie pseudofabułę, która nie jest istotna, tak? Jakiegoś tam mistrza i jakąś tam uczennicę i w zasadzie tyle. Ale właśnie wizualnie czy no, pod względem chociażby oświetlenia i nagrania tego, wygląda fenomenalnie. Także wow. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobało koniecznie. Pamiętajcie o tym, żeby się często uśmiechać. Oczywiście przypominam, żebyście w komentarzach również podsyłali linki do innych, czy tytuły może, bo linki się nie zawsze wyświetlają na YouTubie, więc podsyłajcie tytuły innych fanfilmów, które warto obejrzeć. Myślę, że warto. Być może wrócimy do jeszcze oglądania fanfilmów na kanale. No i co? No i uśmiechajcie się często. Dzięki wielkie za oglądanie. Niech moc będzie z wami. Trzymajcie się. Pa, pa.